Witam wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel. Jako, że ostatnio pojawiają się pytania typu co to jest emblemat, skąd wziąć emblemat, czy też na przykład jak odblokować ostatni przedmiot w ekwipunku postaci, czyli ten szósty, postanowiłem nagrać taki mały, krótki poradnik, chociaż jest to bardziej zbiór informacji dla początkujących, bym powiedział, odnośnie właśnie tych emblematów. Także przechodzę od razu do rzeczy. W grze obecnie występują trzy rodzaje emblematów, czyli pierwotny emblemat, jest to ten pierwszy, który odblokowujemy najwcześniej, emblemat wzmacniający oraz emblematy frakcyjne, czyli oczywiście takich emblematów frakcyjnych jest tyle samo ile frakcji, czyli 6. Teraz po co są w ogóle te emblematy, bo tutaj trzeba zacząć od podstaw, czyli emblematy służą przede wszystkim do odblokowywania unikalnej broni postaci bądź unikalnej umiejętności postaci, jak kto woli. Ja będę używał zwrotu unikalna broń. Także jakie postacie mogą odblokować taką unikalną broń? Czyli są to postacie klasy wzniosłej, czyli wszystkie postacie typu Arden, Mirael i inne odpadają od razu. Postać musi być wzniesiona do poziomu mitycznego, czyli pokażę to może na przykładzie Luciusa. Czyli Lucius to oczywiście postać klasy wzniosłej, ale jak widać miejsce na szósty przedmiot, tą unikalną broń jest zablokowany. A to dlatego, że oczywiście jest komunikat, aby odblokować, podnieść bohatera do klasy mitycznej. Czyli postać musi mieć oczywiście poziom mityczny, żeby mogła odblokować sobie taką unikalną broń. I może to pokażę na przykładzie wórka. Czyli żeby odblokować żądło mroku, czyli broń unikalną wórka, potrzebuje 20 pierwotnych emblematów. Żeby odblokować broń unikalną Grezula, miecze zabójcy, potrzebuje również 20 pierwotnych emblematów. I zawsze w przypadku każdej postaci, która się kwalifikuje do tej broni, zawsze będzie to 20 pierwotnych emblematów za odblokowywanie. I teraz przechodzimy do dalszych spraw, czyli wszedłem oczywiście nie tutaj gdzie trzeba, czyli pierwotnym emblematem możemy zarówno odblokować unikalną broń, jak również ulepszać ją od plus 1 do plus 10. Emblematem wzmacniającym możemy ulepszać taką broń od plus 11 do plus 20 oraz emblematami frakcyjnymi od plus 21 do plus 30. Teraz skąd w ogóle takie emblematy oczywiście uzyskać, czyli emblematy pierwotne lecą z kampanii, ze skrzynki oczywiście AFK po rozdziale 17, emblematy wzmacniające po rozdziale 18, emblematy frakcyjne po rozdziale 19. Czyli oczywiście skrzynka AFK jest to pierwszy sposób na uzyskanie takich emblematów. Drugi sposób są to piętra na Królewskiej Wieży, z tym, że są to wysokie piętra. Ja jestem na 268, a z tego co pamiętam, a raczej pamiętam dobrze, nie uzyskałem jeszcze ani razu emblematów z wieży. Kolejny sposób, eventy, czyli oczywiście za walutę eventową możemy wymieniać również emblematy wszelkiego rodzaju, czyli wszystkie trzy rodzaje. Oczywiście nie polecam tego, bo są inne priorytety typu postacie, zwoje, w ostateczności diamenty. Kolejny, czwarty i w sumie najlepszy i najszybszy sposób są to samony, czyli oczywiście za poszczególne progi samonów, czyli liczą się wszystkie oprócz serduszek od znajomych. Możemy otrzymać różne emblematy, też wszystkie trzy rodzaje, czyli pierwotne, wzmacniające oraz frakcyjne. I twórcy tutaj bardzo fajnie postąpili, że przedłużyli ten event w cudzysłowiu na zawsze, czyli od nowej aktualizacji 1.25. Ten event będzie umieszczony w grze na stałe. Nigdy to według mnie nie był event, tylko raczej taki dodatek, który właśnie powinien być na stałe. Jest to bardzo łatwy sposób na uzyskanie dużej ilości emblematów, tylko po prostu trzeba oczywiście przywoływać. No i ostatni sposób, sklep. Czyli tutaj możemy otrzymać pierwotne emblematy za złoto oraz emblematy wzmacniające, jak i frakcyjne za diamenty. I tutaj należy napomknąć, że od aktualizacji 1.25 złote emblematy, czyli te wzmacniające, będzie można zakupić za złoto po ukończeniu rozdziału 22, czyli na logikę od wstąpienia na rozdział 23. No,
dosyć odległa sprawa, zwłaszcza dla początkujących. No 23 rozdział to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch, także trochę tutaj pojechali, myślę. Ale fajna sprawa, że mimo wszystko coś takiego robią. Także to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie podstawy. Każda postać posiada swoją unikalną broń, czyli na przykład, tak jak podałem tamte dwie postacie, Fawkes posiada klatkę dusz, Shemira posiada oczywiście jakąś tam upiorną kulę, dzięki której dostaje dodatkowe statystyki. W tym przypadku, w przypadku Shemiry, jest to życie oraz atak. To się różni u niektórych postaci. W przypadku Fawkesa jest to tak samo życie, atak, ale jeszcze obrona. I zobaczymy, czy inne postacie miały jakieś inne unikalne. Tutaj jest życie oraz atak. Brutus ma również życie oraz atak. I tutaj jest również życie oraz atak, czyli jak widać, życie oraz atak występuje najczęściej. Oczywiście z każdym poziomem ulepszania wartość, znaczy liczba potrzebnych do ulepszenia emblematów rośnie, czyli tak jak na początku jest to chyba 10, tak na ulepszenie na przykład do plus 10 potrzebujemy już 50 pierwotnych emblematów. Także to by było na tyle. Tak jak mówię, jest to krótki film na temat. Mam nadzieję, że teraz skończą się pytania typu właśnie co to jest emblemat. Mam nadzieję, że w miarę swoich możliwości wytłumaczyłem, o co chodzi z tymi emblematami, jak je zdobyć. Jeżeli macie mimo wszystko jeszcze jakieś pytania, oczywiście możecie pytać w komentarzach. A ja Wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.